Po raz pierwszy do Krakowa przyjechałem na początku lat 90. jako stypendysta rządu austriackiego. Od tego czasu moje kontakty z tym miastem stawały się coraz bardziej intensywne. Szczególnie inspirującą okazała się dla mnie Nowa Huta z jej wieloznacznością historyczną i kulturową. Na tej wystawie pokazuję zdjęcia dokumentalne, wzbogacone własnymi przedstawieniami artystycznymi. Zastosowałem w nich różne techniki, głównie fotochemiczne. Podobne prace wykonywałem w Austrii. Sądzę, że w Nowej Hucie nadal będę mógł pracować i tworzyć. Prawie twojego zna. Dobrze. Ach, i Karolcia. Widzę, że się wam dobrze powodzi. Wyglądacie całkiem dobrze. Dzisiaj, gdy myślę o tym wszystkim, co tu przeszłam, to mi się to wszystko wydaje znacznie łagodniejsze i lżejsze, aniżeli to było w rzeczywistości. A rzeczywistość była bardzo ciężka. I ta historia łączy się z pierwszym radzieckim żołnierzem, który przyszedł do Wadowa. Ten żołnierz podszedł do mnie i spytał się, czy ty jesteś chrześcijanką? Ja mówię, tak. Mówi, bo ja nie. Ale ja mam jeszcze taką babuszkę na wsi, która jest wierząca. I ta babuszka zawsze mówiła tak, że jeżeli człowiek nie dźwiga krzyża, to jest psubrat i nic nie jest warty. I te słowa bardzo na mnie podziałały mocno. Tymczasem żołnierze nie bardzo byli zaopatrzeni w żywność, więc po drodze wstępowali do dworów i zabijali zwierzęta, jakie im popadły. To samo stało się w Wadowie. Przyszli i zaczęli strzelać do zwierząt i podrzynać je. Tymczasem otrzymali rozkaz, żeby dalej iść na zachód i to wszystko zostawili na podwórzu, na dziedzińcu u mnie, często niedobite, chore, ryczące. Więc pożyczyłam od jednego ruskiego za flaszkę wódki pepesze i sama musiałam osobiście dobijać moje zwierzęta i moje konie. Rozpoczęłam pracę w Nowej Hucie jako pomocnik murarski. Zaczęliśmy budować wtedy pierwsze bloki od dzisiejszego placu centralnego w stronę mogiły. Praca ta potrzebna też była moim dzieciom, która pozwoliła im w ankiecie napisać, że są pochodzenia robotniczego. A wtedy te rzeczy odgrywały dużą rolę jeszcze. Zorganizowałam zespół Żywego Słowa. Skupiłam koło siebie grupę młodzieży zdolnej, która chętnie to wszystko wykonywała. Między innymi miałam wtedy bardzo utalentowanego Zbyszka Cybulskiego i jego brata Antoniego. Bardzo cieszę się z licznego przybycia. Cieszę się bardzo, że Państwo jesteście dzisiaj. Życzę Państwu miłego wieczoru, wspaniałych chwil na 23. edycji koncertu Nowa Huta. Dlaczego nie? Na terenie Fortu 49 Krzesławice. Spotkanie otwiera oczy, bo w spotkaniu okiem i okiem, a mgnieniem tym jest. Yes.
Thank you.